Czerwionce-Leszczynach uroczyście podpisano porozumienie, którego głównym celem jest określenie systemu zarządzania oraz zasad współpracy gmin przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030 w formule partnerskiego modelu działania. Zgodnie z harmonogramem, prace nad strategią rozpoczynają się od warsztatów i konsultacji społecznych. Spotkania w ramach warsztatów odbędą się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, pracownikami urzędów oraz radnymi. W zasadzie zaczyna się od takiej współpracy, jak dzisiaj miała miejsce, aż do konkretnych rozwiązań. Nie wiem, przy projektowaniu wspólnych dróg, wspólnych rozwiązań oświatowych, być może opieki społecznej, to wszystko już gdzieś tam jest zapisane, ale my to dzisiaj jeszcze raz podkreślamy, że można to zrobić wspólnie w ujęciu właśnie całych wszystkich 5 gmin i powiatu razem. To pierwszy taki dokument strategiczny, przy którego opracowaniu w harmonijny sposób wspólnie będą uczestniczyć wszystkie gminy powiatu. To bardzo ważny dzień dla każdej z gmin. To porozumienie wszystkich gmin powiatu rybnickiego, więc myślę, że będzie większa możliwość pozyskiwania środków i tutaj upatrujemy swoją szansę jako gmina Świerklany. Chcemy się dalej rozwijać, chcemy wspólnie tutaj z powiatem rybnickim i z gminami współpracować. Dzięki tej strategii będziemy mogli opracować takie rozwiązania, że oferta dla naszych mieszkańców będzie naprawdę bardzo szeroka i będą mogli korzystać z tych przedsięwzięć, z tych inwestycji na terenie całego powiatu. Więc myślę, że to jest bardzo ważny dzień dla naszych mieszkańców, bardzo ważny dzień dla powiatu rybnickiego. Chcielibyśmy, żeby ta strategia współgrała ze strategią rozwoju Śląska. W tym obszarze będziemy chcieli wzmocnić naszą pozycję, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Przełom maja i czerwca 2022 roku to czas na przyjęcie strategii przez wszystkie rady gmin i radę powiatu. Pan Leon Karwot przez ponad 20 lat pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Świerklany. Przez cały okres bycia strażakiem angażował się i niejednokrotnie ratował ludzkie życie. W ramach podziękowań i docenienia jego działalności w Świerklanach odbyła się uroczystość przyznania Złotego Znaku Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. No jest to oznaczenie, które otrzymałem z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie. Jest to na pewno zaszczyt dla mnie, ale jak również dla całej jednostki. I tu w tym momencie muszę podziękować wszystkim druhom za współpracę, za pomoc, za moje 25 lat prezesowania w tej jednostce, no a całej jednostce za współpracę. Bywało różnie, bywało dobrze, bywało źle, no ale jakoś w końcu dotrwaliśmy do tego finału. Bycie strażakiem to ciężka i odpowiedzialna rola. No na pewno. Bywały takie dnie, jak powódź w 1997 roku, 2010, 2007, że myśmy tu po prostu w remizie na tej małej sali spali przez 4 dni, bo byliśmy tak jakby skoszarowani. A wyjazdy do pompowania, do czyszczenia, do ścinania powalonych drzew, no to była 4 dni i noce pod rząd. Podczas uroczystości nie było wątpliwości, że odznaczenie pana Leona to zasłużona nagroda za lata jego działalności. Tak jest, pan Leon Karwot zawsze się angażował tutaj w życie akurat straży i nie tylko, jest społecznikiem. Myślę, że akurat ta nagroda jest wielkim wyróżnieniem dla drucha Leona Karwota. Z tego gmina po prostu się bardzo cieszy. Ja myślę, że dalsze odznaki, żeby był przykładem naszej gminie, że te inne odznaki znowu nasi strażacy będą dostawać. Ta dzisiejsza piękna uroczystość, na której jesteśmy, jest słusznie, jak tutaj już w wielu słowach zostało powiedziane, dla ciebie, drogi Leon, między innymi. Bo ty jesteś tą siłą wiodącą i mam nadzieję, że będziesz dalej. Wiem, że dzisiejsze odznaczenie, które otrzymałeś, jest w pełni i to w pełni dla ciebie, za twoje zasługi. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej pan Leon Karwot odebrał z rąk zastępcy prezesa zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pana Jerzego Szkatuły.
Świerklanach odbyła się krajowa wystawa sekcji owczarka niemieckiego, organizowana z ramienia Kynologii Polskiej i objęta honorowym patronatem wójta gminy Świerklany. Myślę, że akurat wpisuje się to w naszą tradycję. Jest organizowana tutaj wystawa psów owczarka niemieckiego, głównie dzisiaj. Myślę, że wspaniała impreza. Myślę, że akurat tutaj frekwencja dopisze, bo są, można powiedzieć, ludzie z całej Polski, więc myślę, że akurat tutaj z naszej strony gminy dopełniliśmy tutaj wszystko, objęliśmy patronatem jako wójt gminy Świerklany tą imprezę i myślę, że takie wydarzenia są też potrzebne dla tutaj mieszkańców i dla przyjezdnych gości. W programie było wiele atrakcji dla odwiedzających, m.in. konkursy i pokazy pięknych owczarków krótkowłosych i długowłosych. Są konkurencje hodowlane, pary hodowlane, pokazujemy swoje pieski. Oceniane są przez sędziów, mamy sędziów i międzynarodowych, i sprowadzamy sędziów z zagranicy, którzy oceniają. Podczas wystawy pieski mogły otrzymać także prestiżową nagrodę. To są końcowe besty, gdzie jest porównanie psa długowłosego z psem krótkowłosym i zwycięzca zostaje zwycięzcą wystawy. Wystawa przyciągnęła wielu miłośników zwierząt, hodowców, pasjonatów psów z różnych części kraju i z zagranicy. Również mieszkańcy gminy przybyli z całymi rodzinami i z zaciekawieniem przyglądali się pięknym czworonogom. 50 lat temu na ślubnym kobiercu powiedzieli sobie sakramentalne tak. Podczas uroczystości Złotych Godów powrócili do tych pięknych wspomnień sprzed pół wieku. Dzisiaj mamy akurat 25 par tutaj jubilatów na dzisiejszej uroczystości Złotych Godów. Cieszymy się bardzo, bo w zeszłym roku nie dało się tego zorganizować ze względu na panującą pandemię. No teraz jest luzowanie obostrzeń, więc dzisiaj możemy się spotkać spokojnie razem tutaj wspólnie z jubilatami i świętować te ich wspaniałe święto. Dla tych ludzi jest to też ważna rzecz, że akurat tutaj ktoś ich docenia. Oni po prostu sami z siebie wiedzą, że te 50 lat wspólnego życia to naprawdę jest kawał, można powiedzieć, powiem kolokwialnie, dobrej roboty. Wytrzymali ze sobą 50 lat i myślę, że to dzisiaj to święto jest kuj i czci. Każda z par zna złotą radę, dzięki której wytrwali wspólnie 50 lat. Jest nią przede wszystkim miłość. Pamiętać pewnych rzeczy, a z pewnych się cieszyć. Ustępować jeden drugiemu. Wtedy jest zgoda. Myśmy zdrowie, wytrwali. Jak zdrowie to wycinie. Kochać się. Szanować. Żeby zawsze była zgoda, radość i myślenie o przyszłości. Przybyłe pary na jubileusz Złotych Godów otrzymały medal prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jubilatom pozostaje życzyć wielu kolejnych, wspólnie przeżytych lat w szczęściu i miłości.